Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gladkis, dzisiaj ze mną Zuza. Hej, hej. Dzisiaj ze mną Kubas. Witajcie. I dzisiaj będziemy rozmnażać różnego rodzaju zwierzaczki. Zajmiemy się dzisiaj podstawowymi. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Mamy na razie do rozmnożenia... jak one się nazywają? Bulbdogi. Mamy do rozmnożenia Glowtaile. W sumie mamy do rozmnożenia jeszcze... Shinehorny? Shinehorny, dobrze mówię. Już sam zacząłem się gubić. No i Zuza ogólnie stwierdziła, że są to zbyt nudne stworzenia, więc na przykład jednemu założyła taki śmieszny hełm. To jest chyba ten hazardowy, tak, nie? Kuba założył. A, no to Kubas. Hazardowy, no a na przykład tak jest lotnikiem. Tego. Co? Jeszcze masz te ptaszki do rozmnożenia. Ale Featherlight drugi ma 55, więc nie wiem, czy jest sens, szczerze. A i tu jest jeszcze ten. Ja go zgarnę. Taki. Spoko. O. Dawaj, to ładuj je do środka, nie wiem co tam pierwsze chciał. Ważna Shinehorna, zrobił większą kupę niż... Jak on to wycisnął? Nie będę sprawdzał. Dobra, to ja ładuję Santa Horna, wyładujcie tego. Halo, Santa Horn. Oczywiście nie mogę, bo krzesło tu stoi, nie? Wziąłem? A nie, ja nie mogłem go wziąć, bo ja mam coś na ramieniu. Dobra, nieważne, nie było pytania. Tak, coś tutaj w tej lodówce krzywki są. Siup. Dobra, w którejś tam są. Niestety moje klatki w bazie będą też troszkę niezbyt komfortowe, jeśli chodzi o to. Włączyłeś mu wandering? Yes. Zapokaż się. Nawet pasują ci te oczy. Do postaci ogólnie. Nieźle. O, dawaj je tam, na... Rzucił nim o ścianę. Taki brutal trochę z ciebie, bym powiedział. One nie chcą kopulować. Jak to nie? Mating 32%. O, nie było tematu. One nie chcą kopulować! Nie ma animacji, i zaraz są tymi ogonami. To powinieneś jeszcze zrobić tak, patrz Kubas, powinieneś jeszcze tak zrobić. One nie chcą kopulować! Ale popatrzcie, one kopulują przez ogony, patrz jak się śmiesznie dyndają. No, stykają się końcówkami. Jak one to robią? Takie pyłki przesyłają sobie, wiesz? Przesuń się, bo nie mogę tam wejść. Gdzie wejść? Między ogonki? Chcesz, żeby ci jednym uchem wlatywało, a drugim wylatywało? Bo jak mnie smyrają, ale mnie miziają. Ale ci dobrze. Dobra, dziwny fetysz, wychodzę. Trochę. Ale nie chciałem wnikać. Mówię, no dobra, mówię, no... Skoro tak lubisz. A to ja jest jajorodne czy żyworodne? To jest żywo. Przecież no one nie znoszą jajek. Glowtaile nie wiem jak, ale wydaje mi się, że... W sumie nie wiem jak z glowtailami. A z bulbdogami? Bulbdogi raczej będą normalnie. Nie jako żaba, więc no w sumie tak. Nie wiem, no zobaczymy co z tego wyjdzie, nie? Ciekawego. 94 już jest, by the way. Jakby ją tak niechcący podnieść? Ja ci ją przez przypadek podniosę, to będziesz miał, kurde, a masz. Moje. Ale jest w ciąży? Spojrzałeś w ogóle? No jest w ciąży. Okej. Okay. W ogóle jak jest w ciąży i podniesiesz, to wtedy dziecko z ramienia wylatuje. Tak. Tak. Śmieszne. Takie dobra. Ci na ramieniu. Glowtaile? Robisz kupę dzieckiem. No tak. Źle, złe to było, bardzo złe. Bardzo, bardzo złe. A no i niestety jeszcze nie mam swoich grafik, bo w Polsce niestety dostępność niektórych kart graficznych jest żałosna, bym powiedział, więc... Ja sobie patrzyłam na Morele, na niektóre karty, inne sklepy, i skąd takie tam i w ogóle... Ogólnie na moment, kiedy to nagrywamy, średni czas oczekiwania na taką kartę graficzną, jaką ja zamówiłem, to jest miesiąc. W Polsce. Aha. O, jak połączenie w niektórych stacjach telefonicznych. To znaczy? No jak dzwonisz gdzieś na jakąś infolinię albo coś, to też. A tak, to oczekiwania. To rozumiem. Ej, zastanawiałeś mnie, to co tutaj robi ten seeker przed naszą bazą? Nie wiem, ktoś zlurował? Nie wiem, szczerze. Nie wiem, ale ja to z tego próbuję... Ciężko mi odpowiedzieć na twoje pytanie, ponieważ no nie wiem. Dobra, to idziemy się zająć seekerem. Wyłączamy tego, znaczy kończymy mating. Zobaczę, czy jeszcze nie ma na dole żadnych zwierzaków i zaraz do was wrócimy.
No dobra, w sumie wróciłem z dołu i tam w sumie już nic więcej nie ma, więc nic tutaj nie zrobimy. A co podziwiałeś, że się... Patrz, jakie to jest grube, jak się roztyło. No jest w ciąży, no nie jeszcze kompletów dostanie i co wtedy. Nie mówię. Na to, a patrz na to. Nie będę płakał. Tak jak gadaliśmy, Glowtail jajka. A, chciałem zobaczyć, jak grubnie. To, Glowtail? Wyłącz sobie tego podążanie. Podążanie, chodzenie. Jakie chodzenie? Masz go na ramieniu? Nie, rzuciłem nim. Jako ścianę normalnie. Będziesz miał włączone. Ale wyłączę, ale nie wiem, one i tak nie chcą chodzić. Dobra, pytanie jest takie, czy jeśli tu wyrzucę to jajko, to czy ono będzie się wykluwało powoli? Weź tam, daj, gdzie są te najwięcej kolektorów. Nie, jest incubating normalnie tutaj, więc wiesz. To spoko. Niech sobie leży. Z różowym to rozmnażamy? To? Charmandera z tym? Czy bierzemy tego? Bo jeszcze mamy Bulbazaura. Sam wybierz, obojętne. Dobra, nie było. Zuza, ty rozmnażałaś już któreś te małe? Nie zmnażam się te małe. Shinehorny, cokolwiek? Zmnażałam Shinehorny. One jedzą... grzyby. Okej, okay, dobra. Ale w lodówce są. I to tylko te konkretne pewnie, tak, które, którymi się nimi oswaja. Są wszystkie grzyby w lodówce. Dobra, danke schön. Ej, mam ten bulldog te Michaela jest jakiś dziwny. Czemu? Charmander nie chce kopulować z nim. Dobra, teraz jakoś załapał. Nie skomentuję. Może dwa samce wstawiłeś i dlatego. Nie, sprawdziłem. Teraz tak, bo Shinehorn jadł brązowe, dobrze pamiętam? Nie, Bulbdog jadł brązowe. Aquatic jadł... Shinehorn? Glowtail chyba jadł... Narko? Nie pamiętam już. Zaraz się zobaczy. Glowtail chyba na narkotyczne. Paderlaty jadły te złote, żółte takie. Czyli dobrze mówiłem, bardzo dobrze. No. Chyba jest tam najlepsze zajęcie, patrzę jak bulbdogi wyciągają język i się kopulują. Nie, bo tak teraz patrzę, ej, ty, że to ej, ty, chodź, zobacz, w ogóle nie rośnie i myślę, chodź, że ten zobacz, bulbdog teraz, jaki teraz grubszy grubszy jest Shinehorn, dawaj tu. To. Zobacz, jaki teraz jest gruby. I ten ogonek jak dynka, patrz. Dokładnie. Dobra, ej, ale jak, dobrze, jak, że mu założyliśmy kask. A właśnie, wziął. Wezmę sobie go. Uuu, too late. Late, one były na wodne chyba, nie, Zuza? Nie, one były na brązowe. One były na brązowe? Tak. Jesteś tego pewna? Jestem tego pewna. Jaki ty jesteś nienaumiany, Krystian. Chwila, tu jest behavior teraz, disable. A wiesz co, czasami trzeba im wymagać. A ten wyszedł już? Jeszcze nie. Nie, bulbdoga sobie wyciągnijcie. Co, czasami chciała wcisnąć to jedzenie. Tak do gęby. Mówisz? Bulbdogi się skopulowały chyba. Niektóre potrzebują. Ale poprzez jakiś czas. A, już sobie wciąga normalnie. No, nakarmiam go raz, tak. Dobra, 10 sekund, Zuza, szybko, bo się Glowtail wykluwa. Teraz będzie kto pierwszy go z tego zaklejmuje. Nie, mi nie zależy na Glowtailu. Mnie też nie. Ale ja mi mam zależy. Swojego tego. Te pierwszy. No to bierz, będą dwa. O, jest jeden. Jaki jest mały. Śmieszny. Nie mówię o Kubasie. Dyszę, ma taką dużą głowę. Mm. Ty mogę to zabić, bo to jest kobieta. Serio? Nie mam. Powiedz mi, jest jakieś jajko tego? Weź zejdź na dół i zobacz, czy jest jajko Featherlighta, bo tu go nie ma. Ale ja ich nawet nie uruchomiłem do kopulacji. Ja ich tylko wstawiłem. No dobra. A tak, ja mówię, tylko tam dałem. A tak mówię, nic nie ma, i takie okej, okay, dobra. No, halo. Dlatego nienawidzę tych automatycznych, głupich drzwi. Baby, daj mu ja, brzydki, baby, bo ja nie ja mam brzydków szczur. Przy sobie. What the fuck. Nie, daj nie harvesting. Komu? Baby jaszczurowi? Tak, bo ja nie miałem grzybków, a ty miałeś. Który on? One chyba na te takie narkotyczne, nie? Nie wiem. Zobacz, czy coś będzie wciągał. Albo nie będzie. Nie, Krystian. Albo tak, dobra, te. A, widzisz, kurde, cwaniaku. Ale ciągnie. Mamy ich więcej?
Nie, musisz iść. A nie, masz tyle jeszcze. Ja nie mogłem mu więcej włożyć w pupę. Mogę mu dobra, tylko... pyknie. Mogę mu tylko trochę dokładać. Ten. O super, mój chce kibelcy z Dimetrodona. Słyszysz? A powiedziałeś w ogóle... Powiedziałeś w ogóle ludziom, że zginął nam Reaper King przez to, że Katashi go nie karmił? Tak. Nie, nie mówiłem. Ale ogólnie zginął. No. Bo nawet nie dorósł. Bo Katashi jest, no... No nie mamy miodu. Ja bym chętnie poszedł, ale nie mam klatek na to, więc... No, bo ja polecam. I deptasz mi po jaszczurze, wiesz co? Sam jesteś jaszczur. Weź go ustaw obok mojego, tak jakoś. I urodziły się ten, same zielone. No, takie tego. Nie, ten jest taki pół zielony, bo na głowie jest brązowy, widzisz? Zielony jest dominujący. Jaki on ma ale recesywny? A po co Charmandera wołałeś? Nie wiem, przyszedł. No sam raczej nie przyszedł. Charmander, kiedy będziesz? Charmandera to ona. Ja wiedziałem, że Katashi nigdy nie rozróżnia płci. Ale... Mam pytanie, uruchomiłeś Wandering? Nie. Totalnie nie. Rozmnożyć, ale nie... Możesz im włączyć, ja nie włączałem rozmnażanie nic. Bez Wanderingu chyba nie pójdzie. A twój chce kadl. Ciesz się, że tam masz klatkę, bo to latające, nie? Przynajmniej w teorii. To nie, zostawimy je tutaj, fajnie to wygląda. Czy ty... grzybki się kończą, Kubas, jakbyś mógł. Musisz sierp sobie wziąć. Ska, nie masz czasem tego Seekera przy sobie? Seekera? Sikla chyba. Sikla, ale nie jestem. Seekera. Nie wiem, jak się to nazywało. A twój miał Wandering włączony, tak by the way, cały czas. Wyłączyłem. Sikla nie jest drogi, zrób se. Ej, weź zrób se, Kubas. No Kubas, ty mu włączyłeś znowu, Jezu. Bo ja teraz tego miodu szukam. Ja mu go wyłączyłem, a ty go włączyłeś. Nie. Na odwrót, kłamczuchu. Nie kłóć się ze mną. Ty się nie kłóć. Jestem jego mamusią, dobrze wiem, co jest dla niego najlepsze. No Boże, jak mówisz, że jesteś jego mamusią, to tym bardziej ci nie ufam. Dobra. Chyba tatusiem. Jest... Tatusiam. Przestań. Charmander fajnie wygląda z tymi oczami, nie powiem. Nieźle, nieźle. Ultra mały Shinehorn. Ultra mały Glowtail. Powinniśmy sobie kiedyś oswoić ul. Choć pewnie już i tak będzie na serii. Co, oswoić? Ul. Ul, oswoić. No mam na myśli kulową. Dostaniesz miód i będziesz wkładać w tego. W ul i oswój się, oswój się. O Boże. Dokładnie. Kwiatki w uli. 10%, 20%. Oswojony. Nie, jak to byłoby? Suzans ul. No pewnie w polskiej wersji językowej. Po angielsku mówię coś na zasadzie Suzans beehive. Albo hive? Nie wiem. Ej! Bo wyszedł bulbdog. O Boże, jaki brzydki. Ja go nie chcę. Weź go, Kubas, szybko! Kubas, szybko, bo umrze! On wygląda jak... Kupa. Brzydki brązowa. A co ty do mnie powiedziałeś? No mówię, że brzydki, jak Katashi. Putacie? No halo, no ej, czemu on idzie dalej? Jeszcze jest upośledzony. On jest upośledzony, ja mówię stój, wyłączyłem mu Wandering, a on dalej idzie, nie? Jakie jajko kolorowe w ogóle. Za mało go Kudelajta, to... dziwne takie, nie? Śmieszne i szybko się tego, szybko się incubating robi. Aż się boję, który poziom z tego wyjdzie, jak tam Zuzy ma... dobrze z tymi grzybkami, czemu Zuzy... to mówisz, że grzybki się jak kończą? Jak Zuzy ma 250, a ten 55. Co daje z grzybkami radę? Mój nie ma grzybków, a nie twój. Twój to mnie tam w nosie. Ja nie wiem, co jest żadnego ula. Ula. Albo nie ula. Szukaj dziewczyny o innym imieniu. Dobra. Tak. Chryste, te klatki w tej bazie.
Że przy nagrywaniu. Bez nagrywania jest ok, ale z nagrywaniem już nie jest tak fajnie. Co, jak dla mnie klatki w bazie są wspaniałe w porównaniu do tego, jak trzeba rock drakiem biegać tutaj. Przy tych wszystkich, przy pięciu baz, podobnie do naszej. Brzmi sensownie. Ej, Kubas, bo zaraz będzie tego, za 20 sekund będzie Federlight, nie wiem gdzie jesteś. Zbieram grzyby. A, okej. Okay. Zaszanuję. Uważaj, Kubas, liczę, uważaj. 10, 9, 8, 7, daj sobie na szybki 6, dostęp brązowe 5, grzyby. 4, 3, 2, 1 i jest. Lum. Nie te grzyby, bo zaraz uśnie. No, Zuza, będziesz miała nowego Federlighta. Ma 189 jak coś. No, też jest fioletowy. O, a jakie płeć? Ej, Kubas! A nie, nie można. Nie, Kubas, ej, nie idź! Chciałam, ten Federlight jest samcem? Samcem jest. O. Zobacz nazwę. To będzie piękny kaczyński. Właśnie chciałem powiedzieć, żebyś ogarnął te nazwy. Bo to niemiło, tak? Przepraszam. Gdzie są grzyby? To znaczy ja mam wszędzie trochę grzybów, ale ja już powkładałem do każdego zwierzaka chyba. Który tutaj? Ten twój jaszczur chyba jadł tego, tak. A twój chce kadl, tego kadlnąłem, nie? Ha. Mój ogólnie nie ma grzybów, jeśli mógłbyś go a trochę... A czemu nie działa ta? Co nie działa? Ta laska, co miała ich... No. Miodu nie ma. A ja szukam. Zans, przynieś ul. Idź o swój mi ul. Co? Ul. Ej, halo, bo zaraz umrzesz, ty Federlicht. To co, w następnym odcinku oswoimy ul dla Zuzy? Dokładnie. Oswajanie ula. Czekamy wszyscy. Zrobiliśmy marzenia Katasiego. Czyli w sumie wszystko, w sumie wszystko udało nam się rozmnożyć w tej chwili. Nieźle. No w sumie. Chociaż nie mam kadlu jeszcze rozmnożonych. Masz kadl, a ty coś chcesz? Ty chcesz za 40 sekund dopiero. Czyż? Ankylo nie rozmnażaliśmy. Super! Najbardziej potrzebne rozmnażanie na świecie. Ankylo. Ankylo dobrze jest bridowany, to jest całkiem spoko. Bulbdogi? No po to, żebym mógł wybijać Katasiemu. Ale to były miziaki, a nie bulbdogi. Ale bulbdogi też mogę. Chcesz zobaczyć, dobra, jak będzie reagował, jak zobaczy, że Charmander zginął? Wiesz, co będzie, jak on się obudzi w tej jaskini? Nie chcę wiedzieć. Dobra, 3, 2, 1 i... Biedy. O, kadl, okej. Co się stało? Nie, no bo tutaj pracuję nad tym kadl, jak chcą, nie? I na razie każdy z nich chciał kadl, tylko Shinehorn chciał kibel z Dimetrodona. Okej. Widać, że twój, nie? Nawet wymagania ma. Co nie? Wymagający. Jeden z moich pierwszych Ravagerów to miał wymagania jajo Rock Drake'a. A gdzie jest ten? A tu jest. Właśnie. Ej, on też ma kolanka takie tego czerwone, czyli masz, w sumie coś ci muszę dać. Wszystko mu przeszło, tylko te brązowe paski ma takie. Co musisz mi dać? Aż się boję, co to są. O, grzyby. To są grzyby. O, i fiber. Nie spodziewałem się. Ale nie mogłem znaleźć brązowych, więc masz takie. Gdzie? Pamiętam te czasy, jak tu było pusto iść. A teraz to tutaj jest tyle basze po prostu. Było pusto! Chodzić. No, trzeba nie zrobić oczyszczanie. To tutaj po prostu nie umiem chodzić tak po prostu. Ja chodzę i ścina, chodzę i ścina. Co, następny odcinek Krystian i jego śmieciarka? Jaka śmieciarka? Już oczyszczał, nie? Trzeba... Nie, bo jest coś takiego, że ogólnie to jest takie fajne ustawienie, że kiedy ktoś nie gra, to nie możesz mu niszczyć bazy. I to jest fajne na PvE, bo oczywiście jak coś zagrujesz, no to i tak nie bije bazy, nie? Bo nie może, bo jest to wyłączone teoretycznie, tak? No. No. Ale w momencie, w którym to włączysz, to mogą ci bić bazę, tylko po 7 dniach możesz, ktoś inny może ci rozwalić tą bazę. Powiedzmy, teczowa tam chyba 3, drewniana 7, kamienna 10, a chyba metalowa 2 tygodnie, o ile pamiętam. I po tym czasie, jeśli ktoś się nie loguje, to możesz rozwalić. A teraz jest sporo teczowych baz, których nikt nie może rozwalić
z tego względu, że jest właśnie ten Prevent Offline PvP, czyli coś takiego w każdym razie. Czyli rozumiem, że to wyłączasz. Trzeba będzie to ogarnąć, tak. Trzeba będzie to pewnie wyłączyć. Dlatego trzeba będzie po prostu budować mury naokoło bazy i to będzie podstawa tego wszystkiego. A dodajesz może jakieś jeszcze mody? Kadu? Doteka bym dodała, tylko poruszałam. Ja wiem, że ty, Juza, chcesz doteka. Ty wszystko byś chciała doteka, kurczę. No, czy na przykład pokazać na odcinku tego, gdy się odło taką bananę rok drinka. No ty jeszcze takowych rzeczy nie pokazywałeś na odcinku, Krystian. Jak to nie? Może mam zagraniczny kanał? Ty zagraniczny kanał. Tak. Hola, espanol. Uczysz się hiszpańskiego? Okej, okay, nieważne. Nie mówię nic. Nic nie mówiłem. Ok, ok. To teraz musimy poczekać. Ile one będą jeszcze dorastać? Ile masz tam... Nie wiem, ale szukam miodu i go ja nie ma. 40% to ma 44%, to ma 24%, a ptaszek ma 17%. Także chwilę nam to jeszcze pewnie zajmie, więc robimy szybkie cięcie i wrócimy do was, kiedy po prostu te zwierzaki już będą więcej dorosłe, będziemy mogli wam pokazać je w większej formie, powiedzmy, i jakie będą miały staty, więc wszystko dorosło. Zresztą, jak możecie sobie bardzo ładnie zobaczyć, jest wariot Krystianka na 202. Mi się osobiście bardzo podoba. Jest jaszczur, który sobie też również dorósł. Jest tutaj kawior. Może ty tutaj opowiesz, Kubas, dlaczego kawior? Bo idzie pod żyletki. A głośniej? Idzie pod żyletki. No, to już wszystko wiecie. No i tu jest flopper top, który nie mówi mi totalnie nic. W każdym razie pokażę wam statystyki ich obecnie, jeśli chodzi o to, więc na razie charge regen spoko, charge capacity bieda. Charge regen troszeczkę gorzej, capacity troszeczkę więcej, jeśli chodzi o to. I teraz w sumie tak mogę porównać wszystko. Charge regen najszybszy na razie. I ten ma na razie tak. Czyli tak, czyli jak według tego co patrzę, Shine Horn i Bulbdog są najbardziej zbalansowane, a na przykład ten ptaszek ma bardzo szybką regenerację, ale mało miejsca. I jaszczur ma... nie, chwila, nie to kliknąłem, tu. A jaszczur ma też szybką regenerację, ale ma mało energii. Aha, widzę, że ty znowu sobie coś... Znowu coś sobie wyklułeś, ok? Wyłączyłem mu wandering jak coś. Także wszystko, to znaczy pół na pół. Połowa wyszła taka eventowa, połowa nie wyszła eventowa i tam jest jeszcze kolejna kolekcja. Zlał z fundamentami. No bo jak jest mały, to tak będzie. Także troszeczkę im się pozmieniało. Będziemy też część wybijać, bo nie potrzebujemy wszystkiego i pewnie będziemy trzymać głównie jeden typ stworzeń albo dwa. Zuza lubi ptaki, ja lubię na przykład Shinehorny. Kubas w sumie nie wiem co lubi, bo chyba mu obojętne. Wszystko przerabia na papkę, a Katasz jemu zostanie co zostanie. Także póki co mamy nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się ciepło. Do kolejnego odcinka, no i pa pa. Pa pa. Na razie.